Wiecie, normalnie aż szkoda je jeść. Zostawmy je na za rok. W życiu pożremy je od razu. Ale zanim pożremy, chcę powiedzieć, jak bardzo jest to dla mnie ważne, by dzielić te wyjątkowe rodzinne chwile z rodziną. Kiedy wy, dzieci, dorośniecie... Właśnie takie wspomnienia ogrzeją nam serca. W moim sercu są lody. Tak, w moim też. O, Hank! Hank, nakręć film kamerą. O, tak, super pomysł, złotko. O, Billy i Noro, skoro czekaliście tak cierpliwie, oboje macie pierwszy haps. No to siup. Właśnie, jemy lody. Ja nie mogę. Ja tak samo. Co? Myślałem, że chcecie deser lodowy z drona. No tak, właśnie dlatego zjedliśmy lody 2 godziny temu. Co? Tak, co? Bardzo nam przykro. Jeśli to wam poprawi humor, to nigdy nie powiem słowa lody. Niech to! Cóż, mimo wszystko musimy was ukarać. Tak, i macie szlaban. I niby jak mamy zjeść taką porcję lodów we dwoje? Co? Gdzie te lody? W moim brzuchu głąby! Zostaw coś dla mnie, panie króliku. Idę ewakuować rodzinę! Nie, nie ma czasu. Uderzę za moment. Jedyna nadzieja to połączyć nasze telekinezy. Nadlatuję! Czemu ten meteor tyle waży? Dokładniej, to jest meteoroid w ziemskiej atmosferze! Dokładniej, ty sobie kpisz! Pchaj z całej siły! Wolno opuszczamy. Co to za hałas? Meteor? Dokładniej, to meteoroid. Właściwie to meteoryt, skoro już leży na ziemi. Przepraszam, musiałam powiedzieć. Profesor Meteor uciekł? Chciał się zemścić na tobie i mamie, ale my go powstrzymaliśmy. Hank, dzieci uratowały życie nam wszystkim. Wow, no i mamy akcję, z której będzie wielkie dzieło. Faktycznie, nakręcą o nas film. Już tej jesieni, Max Grzmotomocny i Phoebe Grzmotomocna ratują życie rodzinie. A potem śpiewają. Wcale nie. Śpiewają. W Grzmosetnej. Filmu jeszcze nie ma, Grzmotobliźnięta. Pięknie! Zgadnijcie, kto pokonał profesora Meteora? Ci sami superherosi, którzy wcale go nie pojmali, kiedy ukradł napój w Plask Burgerze dziś rano? Tak! Nie. Co? Zatrzymaliśmy meteoroid. Nie zaliczam. Dzieci, nigdy nie złamaliście kody superherosa. No sorry, ale... bardzo się staraliśmy, żeby grzmosetna akcja była taka filmowa. O, mam dwie dożegałki, misie. O, ładna akcja. No daj spokój, Chloe, to się nie liczy. Gratuluję waszej setnej akcji. Spokojnie, Phoebe, ta akcja to żenada. Nie nakręcę o tym filmu. Na pewno. O, dwie dożegałki, misie. Opsia kostka, lody małe Chloe zaraz spadną na ziemię. Musimy wkroczyć do akcji, Super Phoebe! Grzmota kumple na ratunek! O, ładna akcja! Pamiętajcie hasło do supernocnika. Mój tuptusiu, umyj łapki po każdym siusiu. Ja aż nie wierzę. Komu się to podoba? Jeszcze, jeszcze, jeszcze!